Mam dla Was dzisiaj kolejną niespodziankę, której w sumie nawet ja się nie spodziewałam. Jest dzisiaj ze mną Klaudia. Cześć. Poznałyśmy się w sumie przez przypadek i dopiero później się okazało, że mamy wiele wspólnych zainteresowań. No i uznałam, że to nie może być przypadek, tylko szansa na to, żebym mogła Klaudię lepiej poznać i przy okazji spełnić swoje marzenie i zacząć nagrywać wywiady z takimi zwyczajnymi ludźmi jak Klaudia. Zwyczajnymi tylko i wyłącznie z pozoru, bo Klaudia ma ogromne marzenia, których nie boi się realizować. Ma piękne pasje, które są bliskie również mojemu sercu. No i w dodatku jest mega pozytywną osobą. No właśnie, Klaudia, czym ty tak naprawdę się zajmujesz na co dzień i jakie masz zainteresowania i plany na przyszłość? Na co dzień jestem barmanką. Barmanką, którą zostałam przez przypadek i ten przypadek ciągnie się już 8 lat. I przez 7 lat pracowałam w Polsce, ale w ubiegłym roku stwierdziłam, że rzucam to wszystko i lecę na Ibizę, która była moim małym marzeniem. I w sumie po Ibizie nie miałam żadnych planów i marzyło mi się pomieszkać w górach, więc przez przypadek, a raczej nie przypadek, bo w życiu nie ma przypadków, wylądowałam w Austrii i mieszkałam w górach. Idąc dalej za ciosem, stwierdziłam, że zrobię wizę do Nowej Zelandii, którą otrzymałam i wybieram się 30 grudnia. Szalona kobieta. Czyli reasumując, można stwierdzić, że jesteś mega szczęściarą, bo nie dość, że się realizujesz zawodowo, spełniasz swoje pasje, to zapewne nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Mam rację? Niemożliwe nie istnieje, podobno, ale chcę to sprawdzić i wymyśliłam sobie takie marzenie z górnej półki, bo wszystko, o czym pragnę, na dzień dzisiejszy się spełnia. Prędzej czy później, ale się spełnia, więc wymyśliłam sobie mega wysokie marzenie, czyli chciałabym kupić mieszkanie na Ibizie, ale ceny są masakrycznie wysokie, więc sprawdźmy, co się wydarzy w przeciągu kilku lat. A co jeśli na przykład brakuje nam odwagi? Bo jest wiele osób, którym tej odwagi najczęściej brakuje i odkładamy te marzenia na później. Co wtedy? Co takim ludziom mogłabyś poradzić? Mamy tylko jedno życie. Trzeba sięgnąć po te marzenia, które są na wyciągnięcie ręki. Serio. Trzeba tylko mieć dobry plan, jak je zdobyć. A jeśli zdecydujemy się podjąć pierwszy krok w stronę realizacji swoich marzeń, jest on zazwyczaj najcięższym krokiem. I często się zdarza tak, że idziemy za ciosem i nagle bach, napotykamy pierwszą porażkę i najczęściej się zniechęcamy. Opadają nam siły, tracimy motywację, no i co wtedy? No i wtedy wjeżdża poradnik pozytywnego myślenia. Dużo osób nie sięga po marzenia, bo się boi ich spełniać i każdą porażkę traktują w ogóle jak zamknięcie książki, a porażkę trzeba traktować jako lekcję i wyciągać z niej jak najwięcej i patrzeć, co można zrobić, żeby z tego wybrnąć jak najlepiej i co robić, żeby w przyszłości te porażki nas już nie bolały, tylko okej, dobra, już wiem, jak to zrobić. Dokładnie tak jak mówisz, planowanie i realizowanie jakichkolwiek marzeń nie jest łatwe i wszystkie początki zazwyczaj są trudne i nie możemy się nimi zniechęcać, trzeba uparcie dążyć do celu. A ty jesteś najlepszym tego przykładem, że jeśli się czegoś mocno pragnie, to wszystko można. I tak, tak jest. Trzymaj. Ty również. A Wam życzymy, żebyście mieli odwagę spełniać te marzenia i żebyście nie odkładali ich na później. Bo nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć. Pozdrawiamy. Cześć.